To nawet pójdź się do tego, że to będzie moja parada. Ja to mogę wejść? Nie, tutaj nie wiecie, dlatego tam jest teren i jest miasto, tam jest parking. Tam jest wszystko symbolizowane. Na radiatora, tak. Nie, 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 Putin. Tam się postawica da rozmawiać, jak ten jest na jesteśmy. Daniel? Dobra, nie będzie. Zgadzaj, tu kursy jest. Co? 5 zł, proszę pana zafilmować. Za prawa autorskie. Kiełbasy pan ode mnie nie dostanie. Zapamiętam. To dawaj pan ten telkę tej swojskiej. Te cztery, bo zobacz pan, jakie dziewczyny zbladły, już muszę ich nakarmić. Dziewczyny dzisiaj nie mają jeść. Co pan zrobił? No trzeba było przyjąć. Co ten już dzwonił do mnie ze starej kazi? Ja mówię, przecież dwa samochody stoją na podwórku. Tak. Z tyłu może gdzieś się znajdzie jeszcze. Ja one są. Tam idziemy do tego. Z przodu, tak? No bym jak go znał, to było dobrze. Thank you.
Ale ma tego dużo. No, będę miał gdzie przyjść na szkołę. Bardzo dobrze. Żyła, Dereń Ryszard, Surysławice, usługi transportowe i gastronomiczne Krzysztof i Krystyna Misiak-Jasienica, firma handlowo usługowa Jan Bednarczyk, Ruszcza Płaszczyzna, sklep spożywczo-przemysłowy Krystyna Urbańska-Trzebiesławice, galeria sztuki wzgardzonej i zapomnianej Wiktor Bednarczuk, Wiesław Latra, Świniary Nowe, biuro rachunkowe Marzena Kwiecień, Sulisławice, Andrzej Dudek, Łomiów Kolonia, Maria Łętowska, Sulisławice, zakład produkcji wyrobów betonowych Bedgut, Stanisław i Zofia Nelutil, sklep spożywczo-przemysłowy Małgorzata Chmiel, Łomiów, usługi transportowe Kogdar, Dariusz, Kogut, Jasienica, przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe Drokam Piaseczno, Marian Wojtas, Tomasz Wojtas, Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, lokalna grupa działania i tu pan starosta już wymieniał, prezes Janusz Stasiak z całym szefostwem, to też sponsorzy. Dziękujemy panie prezesie. Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe Kasia Dwikozy, Krzysztof Szymański, też serdecznie dziękujemy za to, co dzisiaj było przygotowane. Oczywiście sponsorami dzisiejszej uroczystości są też radni gminy Łomiów, gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, są też pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodek Kultury i Rafał Piotr Polit, zajazd pod Sosnami w Sulisławicach. To są dzisiejsi sponsory i bardzo, bardzo proszę o brawa dla nich wszystkich. Bez nich, proszę państwa, nie byłoby możliwości takiej uroczystości zorganizować. Już dostrzegłem, witam serdecznie Jego Ekscelencję Ordynariusza Sandomierskiego, księdza biskupa Krzysztofa Mitkiewicza. Serdecznie witamy. Powiem kilka słów. Kiedy tylko spotykaliśmy się, ksiądz zawsze mi przypominał, panie wójcie, kiedy wreszcie otwarcie tego budynku. I jest, doczekaliśmy się, księże biskupie, za chwilę przechodzimy właśnie do uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego budynku. Czy już możemy przechodzić do... Czy? Aha, to jeszcze chwila. Przepraszamy. Chcielibyśmy, proszę państwa, zakończyć tą taką oficjalną część. Z pewnością zauważyliście, że państwo starostowie podzielili się chlebem na prośbę pana starosty i pana wójta z całym społeczeństwem tutaj zebranym na naszym placu.
Uczynią to jeszcze za chwilę, podzielą się z księdzem biskupem, naszym pasterzem i z księdzem proboszczem, który w tym czasie nie był obecny. A pan starosta chciał jeszcze przekazać chleb, aby został zawieziony na nasze sąsiednie ziemie, do Ukrainy i do Białorusi. Dlatego zapraszamy tutaj na scenę w tej chwili starostów z obwodu z Ukrainy i z Białorusi. Bardzo prosimy. Pan Bogato. I zakończymy obrzędy chleba. Chodźcie, gdzie są starostowie? Dobrze, by chyba też oni byli. I no. Ja jeśli mogę jeszcze coś dopowiedzieć, to powiem w języku, którym mnie uczono jako małym małe dziecko. Do Państwa tutaj zebranych, my Was wszystkich pozdrawiają. Dobrze powiedziałem? Nie wiem, czy miły ten język jest dla Was, ale my Was wszystkich pozdrawiają. Wszystkich pozdrawiamy. Szanowni Państwo, witam Was w imieniu Pińskiego regionu i dziękujemy za zaproszenie na Wasze uroczystości. Dożynki, zakończenie żniwa ma głębokie korzenie i chwali dwie największe wartości – człowieka pracownika i kulturę ludową. Сегодня Вы отдаете данину поваги людям самой старожитной, самой важной профессии – землеробам, рольникам. Мы разделяем слова удячности, которые вы адресуете хлеборобам за их отданность земли, селянскую мудрость и працавитые руки. И звычки. У новых исторических умовах наше супрацовництво, на наш погляд, мае добрые. Вы проявляете инициативу у дальнейшем супрацовництве помеж нашими регионами. У минулым року на zjeżdżalnią. Jeszcze alkoholu nie wolno pić.
cyganką, zielone oczy twe, sukni jacy, zabrałeś serce me, cyganką, ja z sławną i graczą te zielone oczy masz, a ty cyganką, zielone oczy twe, sukni jacy, zabrałeś serce me, a ty cyganką, ja z sławną i graczą te zielone oczy masz. Piosenka Ani Wiśniewskiej, takiej jednej z żon Michała. Bardzo ładny kawałek i bardzo dobra muzyka. Znaczy, jeśli mogę coś zasugerować, można akordeon z mojego odsłuchu zdjąć, bo ja słyszę się na swoim piecu, natomiast będzie tutaj sporo sprzęgów. Aha, przy klawiszu, tak? Tak, tak, tak. Dobra, można akordeon zdjąć. Dobra. Nie do końca, ale można. Dobra. Już przy. 1, 2. Może być? Super. Nie ma jeszcze skrzypek wokalu. I basista też. Nie wiem, co tam jeszcze, powiem. Spróbujcie może coś, to wyjdzie w praniu, abyście spróbowali, to wtedy razem byśmy wyłapali.
to wszystko trzeba włożyć w ten. Instrumenty wodców do mnie. Stasiu, nie ma dwóch mikrofonów, to jest podstawa, musi to być. Skrzypce i gitara. No to 17, już biorę, no. Idź do skrzypiec. Ale bez przerwy mówi pan do mikrofonu. Nie myślcie, że ja będę śpiewał. Ja nie będę też zanudzał. Przed państwem najbardziej znany na świecie zespół, rock'n'rollowy zespół z nad Wisły, czyli zespół, no to co? Który zadebiutował w 67 roku. I któż z mojego pokolenia nie pamięta piosenki To polskie dziołchy, czy potem kwiat, czerwony kwiat, ale już miałem je zanudzać. Czyli zespół, no to co? Warto było czekać na tą chwilę. Możemy? Witamy serdecznie, proszę państwa. Życzymy miłej i wspaniałej zabawy, troszkę wspominków. Z tamtej strony lądu jedzie chłop na babie. A przedtem jeszcze, proszę państwa, obok mnie Jan Stefanek, Zbigniew Brzeziński, gitary, Michał Makulski, instrumenty klawiszowe oraz akordeon, Tadeusz Kawecki, perkusja, jak zwykle. I Jerzy Lewiński, gitara basowa. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, troszeczkę historii. Historii rodzimy, zespołu Nowo Co. Otóż chcielibyśmy teraz przedstawić Państwu nasz pierwszy złoty album. Kiedyś trzeba było sprzedać 125 tysięcy płyt, aby uzyskać status złotej płyty. Myśmy sprzedali to w ilości 610 tysięcy i piosenka pod tytułem Nikifor, czyli Prymitywista Krynicki.